Drodzy Państwo, z wielką radością informuję, że to już drugi piknik Seniorady Aktywnie Razem na Lato realizowany na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Wydarzenie te możliwe było do zrealizowania dzięki wcześniejszej owocnej współpracy z ESPAR 50+ w Warszawie, a rangę tego wydarzenia podkreśla włączenie się Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do organizacji. W tym roku, podobnie jak było to w roku ubiegłym, przygotowaliśmy 4 strefy rekreacji, relaksu, zdrowia i bezpieczeństwa oraz informacji. Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego pikniku. Organizatorom, partnerom oraz sponsorom. Dziękujemy wszystkim seniorom za przybycie i serdecznie zapraszamy za rok. Jak długo Pani jest studentką i co dają Pani zajęcia w UTW, AWF i ES Gdańsk? Ja jestem około 2 lat, a zajęcia są świetne. Rozwijają, poznajemy ludzi. No jesteśmy do przodu, o, jakby to powiedzieć krótko. Jakie zajęcia są Pani ulubionymi? Oj, ulubionymi to jest basen, pierwsze miejsce. Bo jak się zapisywałam, bo ja dopiero jestem od marca, jak się zapisywałam, no to pierwszy był basen, a drugi były kijki. No i muszę teraz w następnym semestrze spróbować jeszcze innych zajęć. Dzisiaj mamy Seniorady 2018. Co najbardziej Ci się podoba? Wszystko mi się podoba, bo lubię ruchy. Wszystko jest bardzo fajne, fajnie zorganizowane i jestem zachwycona. Wiemy, że były rowery, wiemy, że jest taniec, wiemy, że jest Nordic, są różne typu pokazy. Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci? No chyba te super rowery, które napędzają energię. Bardzo, bardzo rowery mi się podobały.